Hej, witam Was w Transport Fever 2. Dzisiaj zajmiemy się transportem towarowym. Czemu jesteśmy w tej okolicy? No bo jesteśmy w tej okolicy, dlatego że tak sobie pomyślałem, byłoby fajnie stąd wziąć rudę żelaza. Wkleimy się chyba w ten tor. W te tory, tutaj w tą magistralę. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. I plan jest taki: mianowicie, tutaj będę dowoził rudę żelaza oraz węgiel. Węgiel wezmę stąd, możliwe, że pojazdami. I tutaj byśmy sprowadzali kłody. Kłody byśmy sprowadzali, kochani, aż z tego miejsca albo z tego. Myślałem jeszcze o tym punkcie, bo tutaj jest fajny punkcik, żeby tutaj ładował trochę i tutaj ładował trochę, nie? Żeby ta kłonica tutaj nam dojeżdżała. W razie gdybyśmy potrzebowali dodatkowych rzeczy, to mamy jeszcze rudę tutaj. I tutaj byśmy następnie, jak już zrobimy deski, jak już zrobimy stal, co potrwa, to byśmy się przenieśli w to miejsce i tutaj sobie zbudowali bazę przeładunkową tych desek i tej stali. Mam nadzieję, że to załatwimy jednym pociągiem, zobaczymy. I wtedy to byśmy kolportowali na różne tutaj miejsca. Pierwszym miejscem byłaby chyba Wichita Falls, zobaczymy, ale także Durham potrzebuje nie wiem, jak to się nazywa w sumie. To są maszyny, tak, to są maszyny. Tych maszyn, tak. Memphis potrzebuje, z tego co widzę, Nashville. No więc potrzeby są. Są potrzeby, tylko trzeba to zbudować, całą infrastrukturę. Że mamy dużo roboty, może nam zająć to nawet 2 odcinki. Zobaczymy, jak to wyjdzie, więc niczego nie obiecuję. Bierzemy się szybko do roboty. Im szybciej zaczniemy, tym lepiej. Tym lepiej dla nas, tym lepiej dla transportu, prawda? I dla naszej kasiorki. Obciążymy troszeczkę budżecik, ale to myślę, że nie będzie takim problemem. Wcale dużym. Teraz takie jest pytanie, panie Janie, czy ja bym mógł tutaj, czy to by było, czy tutaj zrobić dodatkową drogę? Dobra, to zrobimy dodatkową drogę. Daj mi tutaj na wprost. To na równo. Dawaj równo. Tutaj wkleimy dworzec. O, na przykład w tym miejscu, powiedzmy. No, gdzieś tutaj, nie? Nie musi być tutaj, wiecie, nie musi dotykać tej drogi, bo to bez przesady. Jeszcze mam takie, chociaż ja wiem, czy to udziwniać. Na razie nie będę tutaj nic kombinował. Dobra, na razie nie będę. Nie będę tutaj niczego kombinował. Mazu, mazu, żeby było w miarę tutaj równo. To będziemy równać, jak będziemy równać. I torowisko. No właśnie, teraz mam takie pytanie, czy to torowisko. A, to takie rzeczy. Trochę nisko powiem. Czy ty mi po prostu opadasz? Jak to jest? Aha, takie coś byś proponował, mówisz. Wiesz, ja już bym chciał z tych nowoczesnych, jak już. Kurde, boję się, że tutaj się nie wyrobię. No, może być ciężko. No to wiecie co? Ja zrobię tak. Wyjdę tutaj o czymś takim.
niech ma te 215, chociaż to będzie towarówka, więc tutaj też się nie spodziewam. Dotąd musimy dolecieć. Dotąd. I stąd mniej więcej także. Tutaj będzie dobrze? Chyba będzie. Tak, te, i tutaj będziemy mieli to skrzyżowanie w razie W. No kurde, ciężki temat, powiem wam. Łatwo nie będzie. Dobra, i teraz spróbuję to jednym rzutem tutaj przenieść tutaj. Pokaż, jak tutaj to wygląda. Takie coś byś tutaj chciał. A jak ja bym chciał to wyorać? No jest głęboko, ale ja wiem, czy takie jeszcze znośna ta głębokość jest, nie? Tym bardziej, że my tutaj będziemy próbowali to podnieść o... Tak, jeszcze obniżę. O, coś takiego, nie? Kurde, czy to by było? Tutaj pasuje, tutaj byśmy most dali oczywiście ten nowoczesny. Tutaj lecimy nad drutami, no tak. No ale jest. Kurde, tutaj w sumie tunel nam nie jest potrzebny, żaden. No to dobra, to bierzemy. I tutaj tą drugą nitkę, tak samo. Do tego skrzyżowania. I tutaj byśmy mieli sygnalizację, prawda? Naprawdę nie wiem, czy uda mi się to wybudować w ciągu tego odcinka, tak jak mówiłem, tylko możliwe, że będzie tak, że załatwimy to na... powiedzmy, nie wiem, dwa odcinki, coś takiego. Tutaj musi być tak, pojedynczy, to znaczy pojedynczy, no w jedną stronę, jednokierunkowy sygnalizator. Tak, tutaj tak powinno to wyglądać, dokładnie tak. Tutaj są semafory, z których zrezygnujemy. Okej, okay, to tego już nie ma. No powinno być. Kurde, aż jestem ciekaw, jak to się będzie tutaj realizowało, jak to się będzie tutaj sprawowało. Czy te pociągi nie będą siebie blokowały? Muszę tutaj dać coś równie szybkiego. I teraz muszę wziąć pod uwagę oczywiście to, że w jedną stronę będzie ciągnięte paliwo, które jest obciążone, a w drugą stronę będzie szła tutaj ta ruda, nie? I ten pociąg będzie szybciej chciał lecieć. Aha, ten będzie chciał szybciej. No dobra, no będziesz chciał szybciej, będziesz. Ale tylko na chwilę cię tutaj. Tak, czyli możemy w sumie tutaj zrobić taki numer, że tutaj zrobimy odejście. No tak. Dobra. Tory, nie, budynki, dawaj. Stacja. Nie, w drugą stronę stacja, hej, drugą, tu. No, powiedzmy, że tu na przykład. No, wolałbym ciebie tutaj tak równo mieć, wiesz? Potem, jak będę chciał to w razie zmodernizować, czy cokolwiek z tym zrobić, nie powinno mi to sprawiać tutaj jakichś większych trudności. Mam nadzieję, że nie będzie. No i dobra, tutaj mamy ten temat zrobiony.
No i teraz tory. Ha, dobre, dobre, dobre. Tutaj jest na moście. No, ciekawy jestem, jak tutaj wyjdziemy. Aż jestem ciekaw. Zobaczmy takie coś. Aha, czyli ty tutaj ewidentnie... Ewidentnie byś chciał... O, czyli... Czyli takie coś byś chciał tutaj zrobić, nie? Wiecie co? To ja tutaj na tę chwilę wywalę to. Może nawet dotąd. O, coś takiego. Potem zobaczymy, jak tutaj nam się ułoży droga. I wiecie co jeszcze? I tutaj byśmy mieli rozjazd jeszcze przed sygnalizatorem, co jest cwanym podejściem z mojej strony, wiem. Uda nam się przed sygnalizatorem? No, powinno się udać. Aha, czyli takie coś byś tutaj proponował. Nie, nie, nie. Wiesz co, ja bym chciał, żebyś ty chociaż trochę schodził. Tak, bo to jest za mocno. Nie, nie, to jest za mocno, kolego. O kurde, o ja. Wiesz co, takie coś byś mi musiał zrobić. 150 na godzinę. Chociaż tak, tutaj są towarówki, więc no ile on tam pójdzie? 120? Nie wiem, po co ja to tak kombinuję trochę. No nie wiem. Bez sensu, nie? No, dobra. To jesteś. Jesteś i tyle. I tutaj byś dał mi wyjście w tamtym kierunku. Mniej więcej do tego miejsca. No te tiry tutaj się sprawują, widzę. O, tak jest. I to by było. I to by było. To można akcept. Myślę, że... No na tej krzyżówce nie powinny się tutaj, wiecie, blokować. Mam nadzieję, że to będzie płynny transport i że nie będzie tutaj żadnych kłopotów. Dobra, i teraz mogę przejść do planowania tej trasy. Nie, wiesz co, tutaj daj mi tak. No, będziesz tak sobie laskiem też cisnął tam w tunelu. Nie chcę tunelów. Wolałbym tego unikać. Ładniej po prostu pociąg mi się prezentuje, no i tyle. A lubię na nie patrzeć, powiem wam szczerze. I dlatego unikam tych tuneli. Chociaż tunele nie są wcale złym rozwiązaniem, wiadomo, ale też są drogie. Chociaż no, nie mogę się tutaj posiłkować tym, że są drogie, dlatego że no, pieniędzy to mamy jak lodu, naprawdę. Ciężko, ciężko teraz by było o bankructwo, chociaż składy też drożeją, więc myślę, że może być różnie. Teraz tak, tutaj drogę zrobimy z powrotem taką. No, nawet można troszeczkę obniżyć, o, do takiego czegoś. Czy tutaj nie będzie to za bardzo, nie będzie to za bardzo, nie będzie to za mocno, ja wiem. Nie, chyba nie, bez przesady. Tutaj też ładny mostek zrobiłeś. Dobra, to ciebie tak akcept. Tutaj tylko, żeby wyrównać ten... To zagłębienie, to sobie troszeczkę dalej pozwolę wybudować dróżkę, o, w taki sposób.
i ona mi wtedy trochę się wyrówna, nie? Tak. No, żeby to tak porządnie już, żeby było, żeby bez przesady tam. Nie możemy też tutaj takich fal pozostawiać, nie? Ja to oczywiście po odcinku, czy tam jak skończymy te budowy, tutaj sobie będę głaskał. Na razie tylko tak robię dla oka, mocno dla oka. Tak, tutaj jest zdecydowanie niżej, ale ona musi być tutaj niżej. Nie, nie będę tego poprawiał, bo to jest bez sensu. Tutaj niczego nie uzyskam. Nie. A w ogóle to wam jeszcze powiem i pokażę. Ściągnąłem takie dróżki z moda. No bo zobaczcie, tutaj mamy też 140, tylko niestety dwupasmówkę. 110 i 120 na godzinę mogą śmigać. Pojazdów takich nie posiadamy, ale liczę na to, że gra ma tutaj takie pojazdy, które będą tyle cisnąć, nie? Tak sobie myślę. No dobra, to tutaj to mamy. To by było. Teraz węgiel musimy załatwić. Musimy załatwić węgiel. Aha, jeszcze tak, zrobię tutaj tą linię. Nowa linia. I dawaj stąd. Tutaj. Ale co? Co jest? A, wiem co jest. Dobra, wiem. Wiem. Już. Wiem. Ja zdupiłem, wiem. Dobra, już zepsułem. Albo już, bo szybko, bo chcesz od razu. To tak nie działa. Tutaj musimy krosa dać. Nie zrobiłem krosa. I się pociągi wściekły, kurde. No weź, nie. No to zróbmy inaczej. To zrobimy ciebie tak, że ciebie stąd tutaj przeprownie. Tak nie. O, coś takiego powiedzmy. I teraz stąd tutaj. Zbyt duże nachylenie, ble, 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 ple, ple, ple. Ale pierdoły mi tutaj wciskasz, naprawdę. Chociaż może zakręt ci przeszkadza, tak? Pewnie chodzi o zakręt, a tutaj gadasz mi jakieś bzdury, że nachylenie ci przeszkadza. Wcale ci nachylenie nie przeszkadza, nie kłam. Nie okłamuj mnie. Tutaj, o, dupniemy sygnalizator. Dobra, mamy tak. I to samo muszę tutaj stworzyć. Dobra, czyli światełko tu, światełko tu. Światełko, światełko, tu torowisko, pyk. I w drugą mańkę też pyk. Dobrze. I tutaj oczywiście sygnalizator, żeby był. Dobra, no i tutaj jest. No i teraz już linia powinna być. Pokaż. Zarządzaj tą linią i dodaj stację. No i teraz działa. No teraz ta. Że to jest ta ruda, to zrobimy taki pomarańczowy, co? No bo to jest ruda i będzie, że ruda, nie? Chociaż, kurde, no nie mam takiego, jakbym chciał, ale nie, to już jest za brązowe. Ale takie coś, no kurde, coś pomiędzy, nie? No dobra, no nie mam wyjścia, no muszę tak zrobić, no kurde. Dobra, to zrobimy bordowy. Dobra, okej. Dobra, bordowe będzie. Dobre. I tutaj byśmy walnęli. Tak. Tutaj gdzieś powinniśmy wstrzelić się z jakąś zajezdnią, nie?
Tak. Więc zajezdnia byłaby tutaj. Budynki, dawaj budynki. Tak. Teraz pytanie, czy ja mogę tu tutaj. Nie, nie mogę. Nie pasuje, bo za wysoko. Nie, tutaj jest i kolizja, i taka, i nie da rady, nie da rady, nie. Nie da rady, więc. Tutaj byłoby całkiem fajnie dupnąć. Dobra, no to zrobimy tutaj taką zajezdnię. O, coś takiego. I torowisko damy z tej strony. O kurde, ale no co ty? Marian, no tak. Szalałeś. Głupi jesteś. Co ty mi tutaj zrobiłeś, chłopie? Czekaj, bo to ja muszę coś takiego tutaj stworzyć. No, powiedzmy, że takie. Tutaj wyrównamy, wyrównamy, wyrównamy. O. Dobra, to ja cię dam tutaj. Dobra, dam cię tu, żebyś nie płakał. Dobra. I jak będę poza nagrywaniem, no to postaram się tutaj coś pomodzić, coś pomyśleć. Czyli tak. Czyli tu byśmy mieli to, tutaj już będzie stal mogła sobie śmigać i na stal byśmy zawołali pociąg pod tytułem, no co, Ludmiła, nie? Tak mi się wydaje, no bo Ludmiłki są, kurde, najbardziej fajne. 140, stówka, 120 nam wystarczy. Czy ty masz odpowiednią temat? Tak, tam, a tak, bo tutaj też jest moc potrzebna, nie? One się różnią, powiem wam, właśnie tutaj mocą, no prędkością, wiadomo. O, ale taka by mi odpowiadała. No. I taką byś mógł mi dać. Następnie wagony. Wagony towarowe. No właśnie, ruda żelaza, czyli tym byś jeździł, ta T80, nie, to dobra, to damy takie, tylko je przemalujemy, możemy je przemalować na przykład na takie, no i dobra, i takich wagonów dawaj. No właśnie, ile? Daj mi na razie, wiecie co, coś ten poszło źle, bo ja tak wcale nie chciałem. Dobra, bo źle tutaj zrobiłem, kurde, zamiast tutaj to pojemność 104, pojemność 130, pojemność 140. No 200 będzie, prawie 200. No i on będzie długo się ładował, chociaż ja wiem, czy tam dawać tutaj 200? Dawaj 200, kurde. I teraz ciebie, kochany, na te linie. No jak nie możesz znaleźć trasy? Co ty gadasz? Przecież można znaleźć tutaj trasę. Czy ja mam tutaj coś niepołączone? Pewnie tak. Czekaj, poka. A, wiem. Dobra. Prawdopodobnie o to chodziło. I dobra, i zapraszam was na przejażdżkę, a w następnym odcinku będziemy budowali dalszą część tego tematu. A więc do następnego odcinka. Dziękuję, że jesteście. Dzięki, że poświęcacie mi swój czas.
i do następnego odcinka. Trzymajcie się.